Witam serdecznie. Dzisiaj przepis na pyszne, proste ciasto jogurtowe z wiśniami. Mięciutkie, wilgotne. Zrobisz je bardzo szybko i nie zrujnujesz się na składniki. W cieście użyłam własnych mrożonych wiśni, aby opróżnić zamrażarkę przed sezonem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam serdecznie na film. A zatem do dzieła! Składniki. Gramów mąki pszennej, 200 gramów cukru, 5 dużych jajek, 150 ml oleju roślinnego, 450 gramów mrożonych wiśni, 200 gramów jogurtu greckiego, 30 gramów kaszki manny, 20 gramów cukru wanilinowego, 20 gramów proszku do pieczenia i szczypta soli. Wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Wiśnie wyjęłam z zamrażarki kilka godzin wcześniej. W durszlaku ociekną z soku. Dajcie znać, z jakimi owocami lubicie ciasta.
mięciutkie i pyszniutkie. Mniam, mniam. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi przepisami, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.